Witam, dzisiaj będziemy naprawiali wykrywacz Minelab Equinox 800. Sprzęciarz tak wygląda. Co tu się dzieje? Sprzęt się włącza. Teraz go właśnie włączymy. Ale problem jest z klawiszami. Klawisze nie funkcjonują. Bo teraz on będzie się wyłączał, ale on powinien reagować, nie? Na jakieś tam wciśnięcie. On się teraz włączy, bo nie ma cewki. Podłączyłem mu cewkę. Żeby nie było, działa, funkcjonuje, tylko po prostu z klawiszami. Prawdopodobnie jest po zalaniu, dlatego że tu widać takie skazy. O, tam w środku jest, tego nie widać, może tak tu stąd. Pod wyświetlaczem po prostu, pod wyświetlaczem, pod szybką, tak? Na wyświetlaczu jest skaza. Klient mówi, że ta skaza w ogóle była od nowości, ta plama tutaj. Nie wiem, dlaczego nie oddał tego na reklamacji, no ale... Jak nie oddał, no, no niestety, no tak jest, jak jest. Wygląda na zalany, dlatego że od początku te klawisze chodziły, czasami jakiś tam się wciskał. Ja te klawisze już próbowałem tu od tej strony, żeby nie było, no one nie funkcjonują, tak? Czasami coś tam załapie, obojętnie jak się wciśnie któryś z klawiszy. One były wciśnięte wcześniej, te blaszki. Tu się dostałem od tej strony, nie będę teraz tego odrywał tutaj, bo to nie ma sensu. Myślałem, że od tej strony po prostu się dostanę i coś tutaj zrobię, ale... No nie udało się, nie jest to wina taśmy, bo były po prostu wciśnięte, wydawało się jakby jakieś zrobiły po prostu zwarcie, że któryś trzymał tam z tych klawiszy, te blaszki w ogóle nie reagowały, tam z 2-3 może chodziły, w sumie 5 nie chodziło, raz, 2, 3, 5, no to 2 działały powiedzmy. Myślałem, mówię, że ten, że może trzyma i dlatego jak tu poprawię, rozdwoiłem tą taśmę, nie pokazywałem dlatego, że to nie ma sensu, po prostu bo pokazywałem jak naprawiam taśmę w innym. Dałem blaszki tutaj inne, więc te blaszki, takie wzmocnienia dałem, one teraz pykają, wcześniej mówię nie pykały, wszystko to chodzi, a sprzęcior nadal nie funkcjonuje, czasami mówię się załączy. Dobra, odłączam tą cewkę, wyłączam go i teraz tak. Jego sobie zabieram, bo to jest kupa roboty, tu żeby to rozwarstwić, ja pokazywałem, to jest masa roboty. Najgorsze stało się, coś mogło stać, dlatego że, no je, żeby rozebrać, Minelab po prostu ich nie rozbiera, Minelab tego nie naprawia jako firma, tylko wymienia całą nową elektronikę, cały razem z tym, wszystkie od 600 wzwyż, one dla nich są nienaprawialne, jak się mówi. Stary zabierają, tak, na gwarancji jak jest i dają po prostu nowy sprzęt, a jak już nie ma gwarancji, no to zabierają stary i z tego co się orientuję, chyba trzeba dać 70% wartości wykrywacza i wtedy oni dają drugi. Taki pogwarancyjny serwis tak wygląda. Dobra, śmieszne, no ale niestety tak jest. Na internecie pokazywali jak tu się rozcina brzeszczotem naokoło, ale to jest bzdura w ogóle, nie? Rozcinać tam szlifierkami. Nie, to trzeba tak zrobić, żeby to można było później z powrotem złożyć. Ja pokazywałem w 600, nie będę się tutaj rozgadywał. Tu nie będę pokazywał, dlatego że ja tutaj na tym stole tego nie będę robił. Będę robił to na innym stole. Tam mam sztywniejsze wszystko, muszę to naprawdę tak robić. To trzeba podgrzewać, podlewać płynami. To może trwać, nie wiem, 2-3 godziny, żeby naprawdę nie pękła ta szybka tutaj. Wystarczy, że ona tutaj była pobijana troszeczkę po bokach. I też szkiełko, no ten plastik, który tu jest, tak? On po prostu zaczyna pękać, tak jak szyba w samochodzie, powiedzmy, tak? Zaczynają iść takie smugi. No, nie chciałbym tego. Czasami się nie da. Miejmy nadzieję, że tu się uda. Będę powoli to robił, więc przyjdę, jak już go otworzę, nie? Pokażę wam tylko po prostu mniej więcej, jak do tego. Pauzuję, zaraz, no za jakiś czas przyjdę. Ok, z powrotem. Teraz on już jest roz tego. Tu jest rozebrany, ale dobra. Mówiłem, tego nie będę pokazywał. Tam była 600 pokazywana. Ja nie będę się męczył tutaj, żeby wam pokazać, po prostu to nie ma sensu. Ja go na chwilę z powrotem tak jakby zużyłem, ale to już jest przeze mnie rozebrane. Udało się, jak widzicie, bezkolizyjnie nie uszkodzić tej szybki. Obudowa jest tak samo, tak jak było, ładnie cała. Teraz sobie mogę dopomóc. O, zobaczcie. Jak ktoś zobaczy w ogóle, mógłbym pokazać wam, że od razu ten biorę takie coś i go odpinam, nie? To byście zwariowali. I tak to wygląda. Dobra, zobaczcie jak sprzęt wygląda w środku. Tak to wygląda. Tutaj nie widać jakiejś elektrokorozji. Ja to w ogóle zaraz wypnę sobie tą tasiemkę. Czekajcie, żeby nie ukarać. No, tu nie ma żadnych jakichś tam kar. Ja to ściągam. Teraz tak. Zrobimy sobie... No zobaczcie jak to wygląda. Tak. Jeszcze póki mogę. Sekunda. Nie wiem czy to bliżej może. Dobra. Teraz tak. To na bok.
Tu będziemy musieli sobie poradzić. Chociaż to niech tu leży, nie będzie przeszkadzało. Tu będziemy musieli sobie poradzić z naszym śrubokręcikiem. Trochę pyk, pomóc. Odkręcimy, zobaczycie, jak w środku wygląda sprzęcior. Tutaj to też warto jest odpiąć. Tam można było baterię wyciągać, ale ja się nie będę podniecał tym. Dobra, odpiąłem wtyczkę jedną. On jest włączony, nic mu tu nie będzie. Zobaczycie, jak z tyłu to wygląda. Akurat 800 chyba nie pokazywałem na filmie. Rozbierałem te 800. Są takie sprzęty, słuchajcie, ja tu nie chcę mówić czegoś jeszcze więcej uwalić niż jest. Torksy, tyk. Odkręcę może pierw. O, nawet się łapią magnesu. Tego to nie pamiętałem. Dobra. Czekajcie, ja sobie wrzucę, żeby nam karbidu jakiegoś nie zrobiło. Śrubki na ten. To już nie potrzebne na razie. No i co, targamy to, tak. A, to wziąłem tak tylko, żeby wam otwierać tą dalej. Widzicie, samym plastikiem już po moim otwarciu się udało. Namęczyłem się z tym, nie myślcie, że to nie namęczyłem się. A, zobaczcie, jak jest to w ogóle wyjęte, nie? Zostały wszystkie te plastiki naokoło, więc śmiało można po prostu z powrotem będzie wkleić. Ja nie wkleję tak, jak oni to zespawali jednorazowo. To jest po prostu zespawane. To, że mi się tak udało to wyciągnąć i że udaje mi się takie rzeczy robić, no to jest aż wręcz niemożliwe, nie? Dlatego mówię, no to jest nierozbieralne. Oni sami się w to nie bawią. Zobaczcie, tutaj ten rowek pozostał. Nie wiem, czy będzie go widać. Widzicie? Tutaj oni zalewają klej, taki, który rozpuszcza plastik. No i później jedno w drugie wciskają. I to się łapie. Ma być wodoszczelne. A czy jest? To sami widzicie. No nie jest. No. I to nie jest pierwszy, który jest po zalaniu. Manticore też już był robiony po zalaniu. Więc co mamy się oszukiwać? Chcieli dobrze, ale coś im chyba nie wyszło. A kasują jak kozę za obierki, za te wykrywacze. Parę tysięcy złotych wykrywacz, który niestety nie jest zabezpieczony odpowiednio przed zalaniem. Ja sobie tutaj pozwolę, zobaczcie. A, tak to wygląda. O, zobaczcie, żeby nie było. Już widać ślady elektrokorozji na samym głośniczku, czyli woda była. Tak jak on mówił na wyświetlaczu, tam coś się pojawiało, jakieś takie zaparowania. Tu widać, zobaczcie, tak jak mówiłem, jest ta plamka normalnie. On takie coś kupił po prostu, rozumiecie to? Nie wiem, to mogło w fabryce gdzieś mi tam już spaść. Ja odczepię zaraz tą wtyczkę, odczepię baterię i sobie coś sprawdzimy, ale chcę wam pokazać pierw i chcę, żeby to było na filmiku. Czekajcie, muszę wypiąć. Dobra, jeszcze raz. Tak to wygląda tu od spodu. Ich klejenie. Mogliby tu dać takim fajnym silikonowym klejem, czy coś, nie wiem, jakąś uszczelkę. Nie, no co tam, dobra. W dupie mają, nie? Można powiedzieć. Najważniejsze, mówię, skroić klienta parę koła. Reszta się nie liczy. Zobaczcie. Tak wygląda płytka. W środku, sorry. O. Tak. Nawet dosyć czysto. Tutaj przy gnieździe, zobaczcie, tak nic nie widać. Ja sobie spojrzę, w kamerze się patrzę. Jakieś taki jest tutaj, cholera wie co. Coś im tu nie poszło. Tu zobaczcie, też jest dosyć czysto. Czekajcie, ja przybliżę, żeby było widać, jak nasz MineLab wygląda w środku. Jakby komuś coś odpadło kiedyś, albo będzie lutował, to wiadomo, będzie wgląd. No i tak, dobra, starczy już. Teraz co? Nie ma jakichś specjalnych, ja sobie tutaj się przyjrzę. Odpaliłem moją rakietę, światełko. Nie widzę tu jakichś specjalnych śladów elektrokorozji. Ta strona mnie w sumie nie tego nie interesuje. Bardziej będę tutaj patrzył te gniazdo. Jeszcze teraz spojrzymy na tę. Na tą. To taki jest jakieś pochlapane. Co to jest? To woda jest? Nie. Coś tu takie, nie wiem, to nie jest, znaczy nie woda, no ale to, dobra, wyzmazuje się to, co to jest. Teraz to zmażę, w ogóle ja wezmę go, wykąpię go. Czekajcie, jeszcze wam pokażę, tylko tak, miałem nie odczepiać, ale dobra, odczepię wam. Pokażę wam, że tam nic nie ma pod spodem, pod tym wyświetlaczem za wiele. Też może ktoś potrzebować spojrzeć, no to macie tutaj.
Tak to wygląda. Nie odpinam go, bo tutaj nie widzę sensu. Tylko teraz tak. Nie odpinam. Ja tą płytę całą będę musiał przeczyścić. Sorry, ja sobie z pincetą to wyciągnę. To i tak, dobra. Nie odpinam. No, nie chciałem na filmiku odpinać, ale muszę to odpiąć, bo ja i tak będę musiał umyć to, a wyświetlacz będzie. Wyświetlacza nie chciałbym wykąpać, wyczyszczę go tylko. Czekajcie, to jeszcze raz. Jeszcze raz. Wgląd do całej płytki. Fajnie. Zobaczcie, coś im tu nie poszło. Dodali. Co oni tu dodali? Diodę dodali. Coś. Panowie inżynierowie chyba się pomylili, więc musieli jakąś obejściówkę zrobić. I pamiętajcie, najważniejsze, żeby parę koła skasować klienta, no nie? No jak projekt nie wyszedł, sorry, to się robi jeszcze raz projekt i się takich rzeczy nie robi. Ale jaja, co? Dobra. Poprawka po prostu. No to nie tylko oni, Gareth to samo. Tak samo sobie zagrywa z klientami. Poprawka od jakiegoś tam numeru, już lepszy model, bo tam wcześniej były zakłócenia. Wkładają kawałek kondensatora na układ scalony, tak? Tam odpowiedzialny za wzmocnienie sygnału. Filtrują nie wiadomo co tam, tak? Później ten wykrywacz, tak naprawdę te pierwsze modele może mają zakłócenia, ale tak naprawdę one tak chodzą jak miały chodzić, nie? A tamte później coś wycinają, nie wiadomo co, może ten z tym wcześniejszym modelem coś tam widzi jednak pod kątem jakąś monetę, a ten drugi już jej nie ma ochoty widzieć, bo no coś za coś, tak? Coś tam wyfiltrowali, zabrali po prostu troszeczkę mocy może, no nie wiem, no. Tak to wygląda. A tutaj zobaczcie, teraz przyjrzałem się, od strony wyświetlacza, nie wiem czy byście widzieli, zobaczcie coś się z tym kondensatorem, to powinien być taki sam kolor kondensatora jak tu, widzicie? Tu coś się wydarzyło, więc on musi tego, dobra, ja to wrzucam tego w wannę, na ultradźwięki, czyścimy i patrzymy. Tutaj nie widać tak jeszcze, mówię, tutaj w gnieździe mogłoby coś się dziać, ale tu... Nie ma takich kar, ale widzę, wy nie wiem, czy to zobaczycie, są takie ciemne pola. Nie będziecie widzieli, są takie tam na tych blaszkach wewnątrz, gdzie łączą się tutaj z wyświetlaczem. Z tym, że tutaj jest. Kurde, gdzie to jest? Tu jest czyste to, no. Tu nie ma jakichś karo, widzicie, czyste jest, nie? Tutaj nie, chodzi o tą stronę, no czyste. Dobra, ja biorę do czyszczenia, do wanny, no i patrzymy, co dalej. Sprawdzamy, zobaczymy. Jak będzie działać, to będzie działać. Jak nie będzie działać, to będziemy działać dalej. Tu się narobiłem z tymi klawiszami. Cholera, nie będę wam pokazywał. No. Ale na darmo. No, chciałem ominąć, żeby nie rozbierać. Naprawdę, to zdjęcie tej obudowy to jest masakrator. Naprawdę, to jest. Jak ktoś potrafi takie coś zdjąć, nie widziałem na internecie, no to jest mistrzem też, nie? Dobra. Poczyściłem to wszystko. Tu wyświetlacz wyczyściłem ładnie. Tu też wyczyściłem tą szybkę. Tu jest do spolerowania. To spoleruję na końcu też mu. Chociaż ja wiem. Dobra, spoleruję mu. Ale nie teraz. To na końcu będziemy robić. Te wszystkie rowki tutaj też ładnie przeczyściłem. Tu będę robił to prawdopodobnie na silikon. Kleju mu. Na taki specjalny silikon czarny. Żeby to było szczelne. Żeby to można było kiedyś rozebrać. Nie tak jak oni zrobili. No nie po to się męczyłem, tak. Najwięcej było, najcięższa robota praktycznie można było powiedzieć, żeby to rozebrać i tego nie zniszczyć. Tak, wyczyściłem jeszcze płytka ciepła. Bo zawsze po oczyszczeniu jednak z tego izopropanolu trzeba to wysuszyć tak w miarę sprytnie. Na podgrzewaczu, czy tam obojętnie, czy suszarką, czymkolwiek. Żeby pod układami nie zostało cokolwiek, nie? Dobra, wpinamy sobie wyświetlacz. Ta strona nas nie powinna interesować. Tu to ten kondensator, chcę zobaczyć jeszcze gdzie on był. Teraz tego nie znajdę. Czekajcie, ja sobie jeszcze tu przeciągnę. Tu nie chcę nad wyświetlaczem szczoteczką przeciągnę, bo mówię, to trzeba szybko w miarę wszystko. Idealnie, żeby tak, a śnieg nie powstawało, bo nieraz jest jakiś syf pod czymś tam i... O, tutaj ten kondensatorek. No coś tutaj go pruszyło, zobaczcie, on się wyczyścił, już jest taki, widzicie, bardziej się zrobił pod kolor, ale... Tu już nie ma co, no tutaj tyle co ultradźwięków dostał. Tam gdzie mogło wszędzie to wilgoć poczyściło. Tutaj też jest tu. Jest tam widać, że lekko może ciemniejsze. Nie, no jest ładnie teraz. Także wy to nie zobaczycie, ale jest ładnie. Ja jeszcze się przyglądam, tylko jak już składam, to tamta strona,
A to mogę w każdej chwili spojrzeć. Nie chcę tego wyświetlacza teraz wyciągać. No i tu jest ten, i tu jest. Patrzcie. Ten taki jakiś cony, tak jakby obydwa. Ten dostał, i tu jest jeszcze taki jeden, nie? I też taki. Taki jakiś nieciekawy. Wrażliwy na ten, na wilgoć chyba. Może celowo to jest taki, zamiast tych naklejek, że wilgoć weszła do środka. Zamiast tych takich, jak to się mówi, plomb bezpieczeństwa. Czy ktoś tam nie zalał sprzętu, czy coś, żeby widzieć. Czekajcie, sobie muszę to wepchnąć. Dobra, mamy to. Teraz tak. Muszę zapiąć wtyczkę. Jest ładnie, dobra, tam się nie wywraca. Tu zapinam tak. Pałuchami. O, jest ok. W palcach mam czuć. Dobra, jest ładnie zapięta. To jest sześciutko. Z tej strony mówi, nie mamy tego, tego. Tu jest... Trzeba uważać, że to muszę spokojnie. Teraz tak, dobra, żeby tu kary nie zrobić. Tak, musi nam wyjść w te... No właśnie. W te bolce. To można skarać. Wyświetlacz tak. Jest tak zrobione na patencie. Dobra, mamy jedną stronę. I tu też musi nam naskoczyć ta zapadka, żeby nie pękł wyświetlacz. To lepiej jest, no, już go wyczyściłem, no, musiał go przeczyścić jeszcze. Lepiej jest go w razie czego naciągnąć w ten plastik. O, tak. I delikatnie, ładnie wciskamy. Nie, nie obróciłem wyświetlacza. Myślałem, że ubrudzę. Troszkę może. Żeby to udawał, że nie ma. No co, jest, wypchnąłem gdzieś tam. Lekko w rogach. Tu jest git. Co to jest to? Takie po... Coś tutaj... To szkiełko takie jakieś jest. Nie chcę, nie widzicie tego, ale... To jest takie jakby... Nadwrażone. No ciekawie to wygląda. No to już... Akurat to nie jest może szkło nawet, tylko to jest prawdopodobnie polaryzator. Ale jakoś tak dziwnie on wygląda. Dobra, tu nic nie ma nam do roboty. Teraz tak, podłączymy i zobaczymy. No może już działać, no co mam powiedzieć. No klawisze też się narobiłem przy nich, tak. Miejmy nadzieję, że to będzie to, nie było jakiejś takiej specjalnej elektrokorozji. Te klawisze chodziły nam po bokach, wszystkie, a bo nie pokazałem wam. Te przyciski tutaj po bokach, no nawet widzieliście włączanie też, to wszystko chodziło. Jeszcze po czyszczeniu one może nawet fajniej pracują. Muszę, no ale nie przyjrzałem się, czy one się nie odrywają, bo żeby nie musiał za jakiś czas klient tego robić. No tu cisnął mocno, ale nie no, funkcjonują. Teraz tak zaczęły bardziej pykać trochę, bo one tutaj włącznik, chyba ta strona ok, ale ta jedna strona tak nieciekawie chodziła. Dobra, składamy na końcu może tą baterię, bo to pierwsze to włożymy. Prawie na końcu może tą baterię wrzucimy, bo nie ufam. Nie ufam takim podłączeniom. Tu wtyczkę będę podłączał, to się spieprzy i tyle. Tu mogę tak. Mogę tą wtyczkę już podłączyć. No, wyświetlacz mamy. Mógłbym podłączyć ten panel i na końcu baterię, ale to nic nie da. Dobra, ja to robię tak. Podłączam. Panele nie uszkodzimy, nic tutaj, żadnego zwarcia. Raczej nie ma takiej możliwości, żebyśmy coś cokolwiek zepsuli. Składamy. No chodź, co tu mnie wyszło? Karała. Baterio ty. Dobra. Tu jest ok. Jeszcze zobaczę, czy on tu nie ma na tej... Ja tak się nie przyjrzałem. Ale tu nie. Tu te piny. Tam pokazywałem wam. Wszystko tutaj jest czysto. Nie wiem, ta woda jakoś dziwnie się tu dostała. Dobra, mniejsza z tym. Chyba woda. Co tam innego mówić. Skręcam te śruby. No i to... Myślę, że to będzie to. No co tutaj? One chodziły czasami, tam od prostu gdzieś coś w gnieździe, coś tutaj pruszyło. Tam jeszcze się przyjrzałem, to normalnie jakiś płyn był, jakaś woda, nie wiem co to było. Na kamerze mówię, tego nie widać, ciemne tam było. Możliwe, że to cały czas pracowało i dlatego jak popuściło, to raz te klawisze zadziałały tam któryś, nie? A w większości nie. Obstawiam, że tutaj była cała ta...
Nie wiem, przyczyna tego, tak? Klient też niepotrzebnie tak cisnął mocno te klawisze, bo to nie miało wpływu tak naprawdę na to, czy on się włącza, czy on się nie włącza. Tym bardziej, że to są niedziele. Tu jeszcze będę musiał zrobić mu poprawkę, bo tu będzie musiało być to zabezpieczone przed wodą, nie? Ale to nie teraz. Pierwszy to musimy zobaczyć nasz finał, czy to w ogóle będzie chodziło, tak jak myślę, nie? No jest to oczyszczone. Czekajcie, bo tutaj no znowu ten... Ajajajajajajaj, nie chciałem tego, no. Płyn. Pewnie jeszcze dotknę raz, ale dobra. Jest dzisiaj poskracany, tak, filmik. Tak jak mówię, rozbierań nie ma, bo to ja bym w parę godzin to rozbierał. Kawałek po kawałku, milimetr po milimetrze jest ta budowa rozbierana, żeby w takim stanie to było, jak jest teraz. Płyny, temperatura, płyny, podgrzewacz, temperatura, podgrzewanie tam jakimś... O, pięknie. Pięknie to złożyłem. Dobra, na razie tylko tak. I zobaczymy, czy to się coś... Chyba to mam te klawisze, nic tu się nie zmieniło. Nie, włączać już? Włączam. Włączył się. Myślałem, że już jeszcze nie wysekł dobrze. Nie no, trzeba pilnować takich rzeczy, bo to... No i teraz CD. Ale zobaczcie, o, już. Już pykają. Dobra, no tylko cewkę teraz podłączamy i sprawdzimy tak głębiej. Prawdopodobnie widzicie, no tak jak myślałem, jest piuty fruity. W tym gnieździe widziałem, że woda pływa. Widziałem to, widziałem, że coś tam pływa. Dziwne, bo miedź nie była skorodowana. Może to nie woda, jakiś cholera, ich płyn serwisowy, nie wiem co to było. Bo dziwne, że... Ale były ciemne te blaszki. Tylko, że na widzieliście, na wtyku nie było śladu. Czekajcie, zobaczymy tak. Wszystkie czy chodzą? Pinpointer w ogóle mu nie chodził, ten jak mu załapało nawet, mówi, to mówisz, ale on tu blaszkę miał wciśniętą, 5 blaszek miał wciśniętych tych pod spodem. No zobaczcie, wszystko chodzi chyba. Ty. No. No dobra. Sprzęcie chyba, chyba, na pewno zrobiony już widzę. Ma ładnie wyczyszczony w środku, wyświetlacz ma wyczyszczony, spoleruję mu. Słuchajcie, no pauzuję, sami widzicie, że sprzęcie już jest naprawiony. Jeszcze tutaj. Przejedziemy jakąś kunaśką, ale... O kurde, się wystraszyłem, że nie działa. Nie no, działa normalnie, dobra. Tam to wszystko działało, tylko po prostu te klawisze. Dobra, wyłączam. Ja sobie pozaklejać to muszę, to będzie musiało leżeć. Tu muszę dać, widzicie, o. Tu muszę dać tego swojego kleju specjalnego, ale będzie mógł rozbierać. Zobaczcie, ma wyczyszczony, ładnie ma zrobiony facet. Będzie zadowolony jak cholera. Śladu nie będzie, że to było robione, nie? Mam nadzieję. Jest trochę jeszcze roboty, bo to mówię, nie koniec tego. Tu sklejanie, tu zrobienie tak, żeby tu woda nie leciała, też sklejenie naokoło, tak, że będę miał zabawę. Ale to będę wszystko robił naraz, dlatego że jak tu dam klej i tu poleci tak samo ten do wyświetlaczy, to musi być tak zrobione, żeby po prostu... no żeby to jednym razem, jak jednym ściskiem to złapie wszystko tak, żeby to się wszystko od razu łapało i naklejka, i ten, i od razu. Ja mam specjalny taki do naklejek, wam pokażę. Może ktoś tam będzie chciał sobie kombinować, zrobić. Ja mam taką specjalną z takiej gąbki. Zobaczcie, sobie sam zrobiłem. Widzicie? O, to jest taka miękka gąbka. Ja przykładam to tutaj. Zobaczcie. I teraz, jak tu dam nawet moje ściskacze, takie specjalne, to zobaczcie, to idealnie mi naklejkę... Zobaczcie, jak to pracuje. Widzicie? Po całości. Tylko, że one są ściskacze w różnych miejscach. I tu nawet widzicie, jak równiutko mi naklejkę tak doklei i zostawiam to na kilka godzin wtedy, no pff, sprawdzone. To były pierwsze, później wiadomo, to były pierwsze, jak robiłem telefony komórkowe, to był mój patent, tak, do wklejania wyświetlaczy, nie? Później to wiadomo, to się robiło na podciśnieniu, tak, wysysało się powietrze, były już maszyny, ale wcześniej to tego nie było, to... Przydaje się właśnie do takich nierównych rzeczy. Przecież tego nie włożę do tych jakichś tam kevlarów, stelarów, nie? Tak? Więc muszę sobie radzić w ten sposób. Różne kształty mają te wykrywacze. Jak potrzebuję właśnie dokleić takie coś, to mógłbym tą naklejkę osobno. Ja wiem, no ale to nie na tym polega. Tu jest, tu nie ma filozofii. Dobra, pokażę wam na końcu, jak już skleję. Jeszcze raz spróbuję włączyć, tak? Żeby nie przechwalić. Ale widzicie, że sprzęcior lata, nie? Nie no, chodzi, już słychać, bez cewki, nawet nie podłączam. Dobra, do zobaczenia za jakiś czas. Dobra, pokażę wam jeszcze, bo dzisiaj nie jest za długi filmik. Pokażę wam jeszcze, jak sobie tutaj
klejem rzeźbie. Zobaczcie, to został mi ten kanał. Ja go teraz to wam pod was tak robię, no ale ok, jak zwykle. No i sobie zaśmiecam ten kanał tutaj opyk, klejem. Dosyć dobrym silikonem. To jest do uszczelniania, silikon do klejenia akwariów, także fajnie się go ściąga, jeżeli tam ktoś będzie chciał otworzyć, ale sam nie odejdzie ten silikon. Więc tutaj w ten kanał naokoło ładnie wszystko. Jeszcze o, jak masełko, pyk, pyk. Tak, żeby później jedną połowę w drugą położyć. No to całe naokoło złożymy później. O. Jeszcze kawałek mi pokazać chciałem, że to nie jest jakimś badziestwem robione, tak jak oni zrobili oryginalnie, zalewane klejem później, żeby ktoś tego nie mógł naprawić. Ktoś nawet po mnie, jak to będzie naprawiać miał, to kurde, to będzie miał połowę roboty, jak nie lepiej, do przodu. No i ma szansę, raczej szansę, no raczej nie uszkodzi już mu tego, czy wyświetlacza, czy panela, dlatego, że to elegancko, delikatnie sobie ściągnie, delikatnie. Lżej niż jakby to było oryginalne. Czekajcie, sobie tutaj jeszcze kleju. No i to jest akwariówka. Ja sobie, o, tu nawet ładnie mi wyszło, aż za dużo. Zawsze jest za dużo. Marnotrawstwo, ale za dużo wziąłem, teraz naciągnąłem. Także zobaczcie, jak to fajnie będzie wszystko. No to mam ładnie. To musi być przy pilnowane, żeby było wodoszczelne, nie? Nawet mogłoby być więcej, trochę tam do środka, jakby wszedł ten silikon, nawet dwubudowę. Nie wiem, czy to tak mu nie zostawić. Z zewnątrz go chyba zbiorę. Dlatego, dobra, tu już odpada, to teraz bierzemy nasze nasz dłutko, jakby to nazwał, kto chce, jak chce. Tutaj jeszcze tak widzę, jest trochę syfu, ale to nie szkodzi tutaj, gdzie nie powinno. Znaczy, gdzie będzie klejone, nie ma tego syfu, jest ok. Tu damy więcej, to jest ta najważniejsza część. Tutaj najczęściej się tędy dostaje też woda. Tak to zrobili. Dobra. Mamy, wiecie co? Co mam powiedzieć? Jest to tak jak teraz. Ja to zostawiam. Nie będę jednak tutaj w środku nic kombinował. Mogłem to lekko, co mógłbym, przeciągnąć wacikiem lub tylko wykałaczką pod kątem, tak żebyście widzieli. Tu nie ma, zobaczcie, nie ma za dużo tego w środku. Nie przegięłem po prostu. No co, zobaczcie. Ale już zrobię, żeby było. Czekajcie, ja wpycham mu to do środka. Chciałem lepiej, a jeszcze zrobię gorzej. Dobra. Czekajcie, to pozaciągam. Gdzie mam moje waciki? Teraz jakieś tam niedociągnięcia ewentualnie. Wszystko trzeba. Nie można nic po sobie zostawić. Wszystko czyste ma być. Ktoś to rozbierze. Dobra, jest ok. Ten wacik się już nie przyda. O, teraz jazda będzie. Czekajcie, bo ja się tutaj muszę odstawić z tym gównem, bo mnie ukara. Abyśmy nie chcieli pewnie tego. I teraz na patencie. I teraz ten rowek, co mówiłem wam, ładnie wejdzie w tamto i będzie mieli ok. Zobaczcie, jaki mam patent w ogóle. Ale się obudziłem. Zobaczcie, jaki mam patent. Tu biorę palce, zakładam i dociągam palcem to. Nawet pęcetami nie jest tak łatwo. Czekajcie, czyste tu jest, żeby miał na pewno tak wyczyszczone. No tak łatwo nie chcę troszeczkę. O, już wsunięta jest. Tu musi mieć też czysty ten wyświetlacz. Obiecałem, że będzie czysty. Czekajcie, ja sobie odpalę jeszcze. Czy nam tu. Dobra, jest czysto. Tu jest też. Dobra. I teraz tak jak widzicie, o, pyk, równomiernie składam. No ale to nie jest
Zobaczcie. Nie wiem, czy będziecie widzieli, jak ładnie się ten silikon tutaj wyciska przy składaniu. Widzicie? To znaczy, że będzie. O, zobaczcie. Ja tutaj już nie będę pod Was pokazywał. Dobra, sobie powoli tutaj. O, zobaczcie, tu z drugiej strony jeszcze tylko szybko pokazuję. Zobaczcie, jak się wyciska ładnie. I to wszystko później przeciągnę. Jeszcze paluchem, jeszcze chcę włączyć go, bo zaraz się pomarzę cały. Ajajajajaj. Czekajcie, sprawdzam, czy... już cewki nie podłączam na szybkiego jeszcze raz. Muszę sprawdzić to klawisz, ale zobaczcie, jak ja to paskudzę. Dobra, wszystko chodzi. Chodziło mi tylko... Dobra, wyłączaj się. No nic, ja sobie dociskam, dociskiem, bo to nie można już tutaj kombinować za dużo i później naklejkę jeszcze muszę dopracować i będziemy mieć wszystko zrobione. Szybka akcja, zobaczcie, jeszcze pokażę Wam. Już tu brudne łapska mam. Już wkleiłem, tak, zaraz jeszcze idzie na docisk, tak jak mówiłem, ale jest ładnie, zobaczcie, naokoło. Tutaj też wyprowadziłem wszystko, jeszcze tutaj poprawię. I tego. No i później jak już skleję, to wszystko powłączamy, posprawdzamy ładnie. Tak jak obiecałem, powróciłem. Zobaczcie, jak sprzęcik wygląda. Tu jest pozaklejany ładnie naokoło. I tak udało mi się cudo z tego zrobić. Jest idealnie ta szczelina tutaj uzupełniona, równiutko. Nie wiem, czy będzie to widać. Aż tak z bliska pokazuję, także nigdzie nie dałem plamy. Tu naokoło tak samo. Tu wszędzie jest równo, tam zaklejone. Może i widać, może nie widać. Także tak to wygląda. No i jeszcze włączamy, ale pierw podłączę tą cewkę. Tu nie ma potrzeby monety czy czegokolwiek sprawdzać, bo tu chodziło nam głównie o klawisze. Reszta wszystko funkcjonowało. No, jeszcze przejadę na końcu, ale dobra. Wyczyściłem mu delikatnie, polerowałem ten ekranik. Tutaj więcej można by było cisnąć, ale nie będę kombinował. Podłączona jest, zobaczcie teraz. Pierwszy przycisk, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Wszystko funkcjonuje także. Jeszcze raz, wszystko ładnie. Boki wszystkie, wiadomo, one chodziły. Teraz nawet teraz trochę lepiej pykają, także jest elegancko to zrobione. Nie, on jeszcze tak z dwa dni potrzebuje. O, już słychać, że się odzywa. Z dwa dni potrzebuje, żeby ładnie wysechł. Będzie igła idealnie. Mówię, chodziło głównie od pinpointa, wszystko funkcjonuje, także. I ten przycisk typowo był wciśnięty. Ładnie, elegancko chodzi. Dobra. Wiadomo, że działa, no bo to tego nie robiliśmy. Robiliśmy, mówię, tak jak pokazałem tutaj klawisze głównie, żeby chodziły. Pozdrawiam, trzymajcie się.